Komunikaty są wysyłane, może adresówkę trzeba nową dać. Może tak. Proszę o kontakt z sekretariatem, przekazać adres i wysyłamy wszędzie, tak nie ma problemu. Bo ostatnio gdzieś przeoczyłem ten turniej na plaży. A, no jest tego tyle, że niektóre imprezy my przeoczamy nawet, także. Także proszę się nie dziwić. Tylko namiar do sekretariatu przekazać i koleżankom ci wysyłać. Tam jakbym zapomniał. Dobra. Przekażemy. Towarzyszenia akurat, ale no akurat ten sam adres. Ja dam, może czasami jakiś błąd czy kropka i wtedy jest problem, nie? Ja przekażę i będziemy wysyłać. Okej. Okay. Dzięki. A tak, co jest w planie na ten tydzień jeszcze? Aż tyle, że nie będę zgadywał. Proszę zajrzeć na naszą stronę, tam jest zakładka Gdynia Sportowa i tam jest cały kalendarz. Dobra? A pani Anna, kiedy komisja sportu będzie? Myślę, że dzień przed sesją, tradycyjnie, bo nie chciałbym ludziom zrywać wakacji. Jeszcze w wtorek. Ale jeżeli ja sprawdzę na papiery i nie mam w budżecie niczego, to może zrobię dopiero we wrześniu, po to, żeby już jakąś do jak klubu może przyjść tutaj któregoś, czy do Mariny. Jeszcze na razie też żyję wakacyjnie. No tak. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze ten turniej, nie? Grand Prix. No, ale tak, mimo wszystko żyję wakacyjnie. Staram się pojawiać, a nie pracować, także jeszcze nie. No, ileś tego urlopu potrzeba mieć. Ale nie, no myślę, że albo będzie we wtorek bezpośrednio przed, na pewno nie wcześniej, bo ja wcześniej będę jeszcze poza Gdynią, bo jadę do Warszawy, albo będzie we wrześniu. A widziała pani, że dzisiaj można się kąpać? Nie widziałam, nie kąpałam się na plaży tu w centrum bardzo dawno, to jest to w Redłowie. Nie, no bo jakieś dwa tygodnie była wyłączona. Tak, awaria, jakaś rury, gdzieś czytam w gazecie, że rura się przebiła i zalała. Właśnie, są takie sprzeczne doniesienia o tak. Ja powiem, że gdzie drwa rąbią, tam dziury lecą. No zawsze tak jest. Jak kiedyś awaria nam na hali światło zlikwidowała. No, jak się robi takie duże skrzyżowanie, to gdzieś zawsze. Ale no, cieszę się, że można się kąpać. Cieszę się, że jest gorąco. Ja na razie umiem gorąco. A tyle, że te decyzje są takie z dużą zwłoką wydawane, bo dzisiaj otworzyli plażę na podstawie próbek 26 lipca i 2 sierpnia, a dzisiaj mamy 5. No to są przepisy za NEPID-u. Ja wiem, że te procedury są strasznie długie. Ja tam nawet byłem i pytałem, jak to działa. I to, te badania wymagają 3 dni, ale 3 dni to nie tydzień. Może dałoby się coś przyspieszyć, bo ludzie często przyjeżdżają z południa Polski. I się nie przejmują. No i się przejmują właśnie. Nie przejmują. Narzekali niektórzy. Ale trudno, no, tak jest w całej Polsce, tak jest w całym świecie, który bada. Bo tam, gdzie świat bada, tam się zawsze można kąpać, nie? No Niemcy mają takie bardziej łagodne normy, z tego wynikło, przynajmniej z doniesień TVN-u, tak? Że po naszej stronie był zakaz, a po ich stronie, czyli metr dalej w lewo już można było się kąpać, bo niemieckie normy nie zostały przekroczone, a nasze były. Wiele Świnoujść. No tak, domyślam, że to... Temat był gwałtowany przez tydzień na TVN-ie i dalej wiadomo, o co chodzi, to znaczy, że mamy lepsze normy. No i mamy, że dzięki temu mamy być zdrowsi. No oczywiście. Idzie Darek do tego? Ja. No nic. Wszystkiego dobrego i do widzenia. Widzenia. Ja często wysyłam. Dobry. To prawie jak woda, tak? To ostatni rzut na taśmę. Dobrze, że ja to zapalił. Ja mówię, jakieś fachowe pismo, tak?
To nawet nie się. Właśnie chciałem tutaj taki jak na o takich jak tak 40 parometrowych, kilkudziesięciometrowych też coś jest?
Za szybko pogadamy, tak? Tak, były pochodę tego raptora, chciałem nowego zobaczyć. Maciek mówi, piąta rano, jak będziesz na pół godziny. Z raptorem, właściciel jako zgania. Przeżyłeś szybko, szybko. Ja już nie czekuję na czarne, bo cię tego nie teraz robić. No, Maciek napisał gdzieś wcześniej coś tam. Ale w ogóle, co, co, jak czytam, działałaś, przysyłałaś tego informacji. Ja teraz dostaję, tak jak zobaczę gdzieś tam w jakim motorowym, coś jakaś reklama, nowy galeon, nic nie dostanę. A ja też zagraniczna kochana. Ja też China Yachting znałem.